Jesteśmy w tej chwili na polskiej stronie. Jak widzicie, za mną jest kolejka. Samochody rosyjskie, polskie. Kolejka porusza się bardzo powoli. W ogóle generalnie można powiedzieć, że dzisiaj wielkiej kolejki nie ma, ale biorąc pod uwagę, że czas odprawy jednego auta to około 3-5 minut, nie trudno sobie wyliczyć, że 10 aut to już jest 50 minut, prawie godzina. Jeżeli stoi niewielka kolejka, 20-25 aut, no to macie już 2 godziny oczekiwania tutaj na granicy. Polscy kierowcy to najczęściej ludzie, którzy przewożą paliwo, Rosjanie to turyści. Tak to wygląda. Powoli się ruszamy, już podjeżdżamy do odprawy granicznej. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że polscy kierowcy, którzy wożą paliwo, uratowała ich cena, niski kurs rubla, dlatego że paliwo w tej chwili kosztuje już w Rosji 40 rubli. Według starego kursu to byłoby 4 zł, według nowego 2,50. No, będziemy kończyć, dlatego że zaraz przyjdzie Straż Graniczna. Do zobaczenia.